Nie, tam jest jeszcze wolne miejsce siedzenia. Proszę policzyć. Witam wszystkich serdecznie i gorąco na dzisiejszym spotkaniu. Witam serdecznie na gali poezji brutalnej i na żywo. Dzisiaj na ringu stoi dwóch zawodników tytanów sceny slamowej w prawym narożniku z kolorem białym. Oznaczony jest zawodnik, który na scenie slamowej pojawił się dawno temu, dał się przebojem na same szczyty, zdobył ileś tam już pasów mistrzowskich. Swego czasu był najpiękniejszym młodym poetą polskim, te czasy ma już za sobą, jak widać. Proszę Państwa, w prawym narożniku Jan Kopa! W lewym narożniku zawodnik ogromnie doświadczony, na scenie zawodowej pojawił się późno, ale miał bardzo mocne wejście, utrzymuje wysoką formę. Buchmacherzy nie są pewni, którego obstawiać przed dzisiejszym spotkaniem. Jedno jest pewne, panowie bardzo się nienawidzą, jak zawsze w takich wypadkach. W prawym narożniku oznaczony kolorem pomarańczowym Reguły są proste. Mamy trzy rundy. W każdej z trzech rund każdy z zawodników ma po 3 minuty. Ja mam zegarek i dzwonek. Państwo głosują. Bo niektórzy Państwo, czy wszyscy Państwo mają piłeczki w kolorze białym, pomarańczowym? Grabarz nie ma. Organizatorów prosimy o dostarczenie piłeczek. Jako sędzia się niespecjalnie sprawdzam, przepraszam. Czyli orzeł zaczyna pan Kaczka, reszta zaczyna pan Kapela. Proszę o kontrolne stwierdzenie. Jest reszta. Proszę o uściśnięcie sobie dłoni. Przepraszam. Dobry wieczór. Momencik. Jeszcze nie. 3, 2, 1, start. Zwołał Państwu na początek, żeby Państwu zdjęcie. Pierwszy raz nie być dostojnym sami w tak zeszytym mianie gościa gwiazdy. Za chwilę przyjdziemy do rzeczy. Znaczy do poezji, nie do rzeczy. Dziękuję Państwu. Wiersz interwencyjny dla Ewy Drzyzgi. Ogłaszam alarm dla miasta kultury, gdyż głowa mnie boli i nie wiem, do której będę dziś siedział, konsumując wódkę. Nieważne, do której, ważne dlaczego, a powód jest taki, że martwi mnie przyszłość polskiej kultury, to znaczy moja, więc ogłaszam alarm, wziąłem tabletkę, lecz trochę potrwa, zanim zadziałam i to jest szansa dla telewizji, co mnie oświeci, nim mnie ból. Kto zamordował Jana Pawła II? Drugi wiersz nazywa się Ostatnie słowa Waliria Janiaka. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, czy mnie słyszycie? Kimkolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, czy mówię wyraźnie? Czy pracujesz w barze, czy jesteś sprzątaczką? Rób to na maksa. Rób to na maksa! Trzeci wiersz ma tytuł Boy George pisze piosenkę o polityce prorodzinnej. Zaczyna się tak. Nastawiamy dupę, tylko gdy liczymy,
że mogą nas z tamtej strony spotkać miłe rzeczy. Miłe rzeczy mogą nas spotkać z każdej strony, lecz czasami jednej, z jednej bardziej niż z innej. Dlatego nastawiamy dupę tylko w określoną stronę. To ważne, umieć się określić, poznać swoje słabe oraz mocne strony, wiedzieć, dokąd się zmierza, dokąd się zmierzać zamierza. Mierzy mnie ta cała sytuacja, lecz jednak ją lubię, boję się, a mimo to moim ciałem nie wstrząsają dreszcze. Dziękuję. Maciej, zapraszam. Zostało ci jeszcze 40 sekund. Proszę Państwa, oczywiście to niewiele ma wspólnego ze slamą, chociażby dlatego, że nikt nie krzyczy, nikt nie pije piwa. Ja tak zwróciłem się tutaj, ktoś nie chciałby przyjść. W zasadzie od 2 lat nie było w ogóle slamu w Krakowie. Dlatego byłem taki bardzo stary, historyczny tekstik, coś dla miłośników poezji rymowanej, tym bardziej, że jest napisany na jednym rymie i odnosi się do czasów, kiedyśmy rzeczywiście z Jasiem walczyli. Nazywa się Pochylnie. Myślałem sobie, Jaś, pachole, że taki ze mnie cienki bolek. Że ten wart, co dwa jebole, niemalże zrównał mnie z fizolem, roczącym się autowidolem. Bo co? Bo mam starym żremolem, bo mi nad skronią leśni za kole. Bakt razu mnie widział w strasznym dole, w spektrze ze żartem w pół przez mole, gdym taki smutek niedole wręcz wypisany miał na czole, że tylko Wisłę hop z kamolem pędza na szyję lub pistolet i flagi pogrzebowe i fiolet. Nie ma! Jeszcze nie na mnie kole! Jeszcze się zdoła wygramolę! Biały powieźmy kabriolet, modnie się w Tesco od pindole, farfocle z uszu se wygolę, wymasuję krem za 2 patole i dalej gaz! Jazda w pole! W tańce hulanki swawole, w najwęższe bramki strzelać gole. Orkiestrę grać, a barman polej. Golne z podwójną wódką kole, nawalając mi się po stole, wafrus pod piwa na gryzmole. Wiersz, taki wiersz, że ja, Jan żyw, Jan mocarz niczym golem. Nieście mi skrzydła wysokole, dajcie mi stanąć na cokole. Mając nad głową aureole, patrzeć jak wszystkich w oczy kole. Nie tylko w oczy. Nolens, wolens, ty, jeden z drugim, młody koleś. Myślicie, co? Że mnie wydole? Chodźcie, zrobimy most pokoleń. I w mojej poetyckiej szkole wszystkich was zrówno, chociaż na chuj. Na kacu marsz w głębokim piachu, po kres obciachu. I to jest koniec wiersza, zbierze nam kilka sekund, to powiem, przepraszam tych o bardziej wrażliwych uszach. Niestety slam bez odrobiny wstępności, w moim przypadku i tak bardzo delikatny, jest jak Rzym bez papieża, jak Warszawa bez metropolity, za to z grasującym Simonem Morem. Dziękuję.